będzie takiego efektu tremy, że grają przeciwko, tak jak to tu nieraz widzieliśmy podczas tych zawodów, szczególnie w singlu kobiet, gdzie Kamila chyba bez straty seta doszła do finału. Także ma szansę na 15 swój tytuł w karierze mistrzyni Polski. No także no ciężko będzie komukolwiek, kiedykolwiek jej dorównać w tej materii. Chyba dopiero jak skończy grać, to będą mogli. Ale później jeszcze trzeba przez ładnych parę lat zdobywać te tytuły, a to nie jest takie łatwe. Tak? No, tu widzimy Mateusz Wróbel. Myślałem, że już kartkę na dzień dobry wyjmie, już tam sięga tej kieszeni z kartkami. Od razu. Żeby wiedzieli, kto tutaj rządzi. No i na razie taka nerwowość, to jasne. Myślę, że dopiero się tutaj ten mecz zacznie. No, zaczyna się 2-0 dla Małgosza Augustyn. No, ale teraz tak trochę za darmo stracili niejako punkt Małgosz Augustyn. Chciał sprawdzić, jak tam z forehandem Magdy. No i dowiedział się, że dobrze. Tak nam się tak ułożyły te gry, że właściwie tylko Kamila chyba gra dwa pojedynki, dwa finały. Tak. Bo cała reszta jeszcze w półfinałach nie wiadomo było, jak to będzie, ale tak się ułożyło, że tylko Kamila Augustyn ma dwie gry finałowe. No i teraz... no i tutaj Kamila jeszcze z meczem na Magdę zdobywa punkt. Jest 3-2. Bardzo przytomne wejście Magdy na siatkę. Skuteczny też serw teraz Magdy. Zaskoczyła trenera. 4-4. Ładnie, szeroko, tak. Takich uczy właśnie Michał, no to co się dziwi. Ciemno mógł tam pójść. No i bardzo dobrze teraz przechwyciła Magda tą lotkę. Dodajmy, że Śmiłowski-Świerczyńska jest to para rozstawiona z numerem 1 na tych zawodach. Ciekawe, czy ten numer 1 pozostanie z nimi do samego końca. No byłoby to duże... No jakieś tam... osiągnięcie dla nich. Na pewno. No na pewno i właściwie tak. Najwyższa pora na zmianę pokoleniową, bo Dobret Mateusiak już nie grywa. Przynajmniej na razie w tych zawodach nie grał. Ale jak wygrał, to by wygrał? Tak. Tak, on jest jednak... Ale ładny teraz odbył. Teraz... Za krótko, to musi się zemścić w końcu. Tak ja myślę, że żeby wygrał, bo jednak no... Bardzo wysoko był w rankingu i najwyżej chyba w historii. Znaczy nawet na pewno najwyżej w historii. Nie sądzę, żeby...
mu ktoś przeszkodził. A szykują nam się jakieś zawody wyższej rangi w Polsce w najbliższych latach? Proszę pana, tak, Mistrzostwa Świata Seniorów w 2019 roku, w tym roku w czerwcu Mistrzostwa Europy Klubowe w Białymstoku. Zapraszamy serdecznie, będzie się działo jednak. No i może jeszcze coś, ale o tym za wcześnie mówić, o tak powiem tylko. Jak na razie Polski Związek odwołał Polish Open, także z przyczyny jakiś tam. No chyba głównie, że za późno zostali postawieni przed faktem, żeby je organizować. I jednak takie zawody trochę wymagają czasu na organizowanie, głównie funduszy. Bo logistycznie to myślę, że to nie jest problem. Że to nie jest problem na te ekipy, które no szczególnie tutejsza, czyli Lotka Lubin cała ma bardzo duże doświadczenie już w takiej randze najwyższej. No i robią to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Się bronią teraz. Bardzo ładna akcja obrona. No, a teraz chyba naciąg strzeli, czy nie strzeli? Tak, jak się patrzy na tę rakietę. Nie będę mówił, co Śmiłowski powiedział. No, zdenerwował się. No. Ale akurat bo rakieta tak, akurat w tym momencie musiała mu złatać figle. No i wypracował akcję, tak z obrony przeszli do ataku. No i mamy w tym momencie 10-9. Dalej prowadzenie i tak Śmiłowski, Świercińska. Jednopunktowe, skromne, no ale jakby... Si. Jak są Stojewa. Tak. SS. No jest. To jest si. Grają zły A. Ua. Zła. Teraz przyczaiła się Magda i nie pozwoliłaby ta lotka dalej poszła w głąb kortu. I mamy 11-10. Przerwa odpowiedzi trenerów Jerzy Dołhan z jednej strony, a z drugiej strony Paweł Lenkiewicz. Starają się, żeby podpowiedzieć tutaj zawodnikom. No to tak meldunek z kortu numer 2, Bohat Cwalina też mają przerwę, teraz 11-6 prowadzą z parą Moryń-Szkudarczyk. O, nie mamy pozytywny komentarz z Warszawy od Marcina Nowaka. Napisał, że dobry komentarz. Nie, to nie zna się. Na pewno się nie zna, no ja. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiam. Już bez złośliwości, dlaczego nie gra dzisiaj? No. Szykuję się, żeby w następnym roku. Jak to trener Bacha, oglądając brązowy medal, mówi, o ja takiego nie mam, mistrzostw Polski. 14 zł. No i mamy, co mamy? Chyba brązowego nie miał nigdy, rzeczywiście. No, jakby chciał, no to by miał, ale jeśli on wolał złote, no. Nie wiem, jak to. No ale ładne teraz wejście Kamili na siatkę i przecięcie tej wymiany. Thank you.
No ile mamy? Po 11 chyba, czy nie? 11-10. 11-10? A czemu serwowała z lewej? Jest chyba po 11. No coś panu Mateuszowi nie przeszło. No z lewej serwowała Kamila. I to nie zdobyli. A jest 14-11 z tego co słyszę. 14-11 jest... U Mateusza, tak. Czyli prowadzą młodzi. 14, ale to czemu u nas taki wynik widnieje? System się zawiesił chyba trochę. Tak, rzeczywiście. Tak? 14, no. Jak jest? 15-11, tak? 15-11, tak. Przynajmniej by wynikało, bo wynik się nam nie rusza i ciężko się skupić tu na pojedynku, jak się nie wie, ile jest. No i tutaj przestrzelił Paweł. No, próbował tutaj takim szybkim backhandem, zbiciem wejść agresywnie w tą lotkę, no ale niestety... Że jest 12-15. 12-15. Czyli czekamy do przerwy, aż naprawią nam... Ale tu na korcie numer 2 też to coś zawisnęło. Czyli jak zawisło. System... Ma się zawiesić to po całości. Dosłownie na całej hali. Przestał działać. Wiedział, że on punktów liczyć nie będzie. A i przysędziował tutaj na korcie obok Łukasz Moryn. Taki włączył mu się, można powiedzieć, syndrom Świercińskiego. No ja to by bardziej nawet Michała Sobolewskiego przywołał, tak mówić, z piątku, bo on... On cały czas mierzył? Tak, mierzył i... Linikę sporo może punktów, mu trzeba było dać. Sporo punktów stracił właśnie przez to mierzenie. No, wiem, jaki to jest ból, bo to, że tak powiem, jak się na korcie stoi i rzeczywiście już się nie ma siły, a dobiegnie się do tej lotki, i stara się człowiek mierzyć, czy to wejdzie, czy to nie wejdzie. No to jest potem takie mówienie sobie w głowie, przecież mogłem to wziąć, bo tam byłem. Tak, tak, bo czasem po prostu... A brakuje tych dwóch czasem punktów po prostu potem. Chciałbyś, żeby nie weszło, a wchodzi, ale byłeś nie do czasie, no ale jak jesteś rzeczywiście, to... Tak jak teraz Łukasz, to tak. Co widzieliśmy na korcie obok, to... O, chyba się już widzę. Ja zawsze 15, starałem 14. się dmuchać w lotkę, ale to nic nie daje, jak wszyscy ci, co grają w badmintona, wiedzą. To dmuchanie w lotkę nic nie daje. Ale ja za każdym razem starałem się ją zdmuchnąć. Potem przestałem, bo wtedy przeciwnik już wiedział, że nie mam siły. O, już mamy wynik. 16-15, nam się zresetowało. Aha, wszystko. Tak. Jednopunktowe prowadzenie młodszej pary Śmiłowski-Świerczyńska. No, ciekawe, jakby tutaj wygrali w tej partii, no to naprawdę by dało to, myślę, wiatr w żagle trochę i by jeszcze bardziej uwierzyli, że jednak ten złoty medal jest w zasięgu ich młodych zawodników. Jest 17-16 w tym momencie. Obserwuje Michał Łogosz, odbiera Paweł Śmiłowski. No to już przeszliśmy w taką ostateczną fazę tego pojedynku. Tego seta właściwie. Tego seta, tak. No, połowę pojedynku to dopiero jeszcze trochę nam go zostało, na pewno. Ale konsekwentnie tutaj młoda para stosuje podpowiedzi trenera. No teraz pomyłka mała, po 17. Wyrównał nam się stan tutaj na korcie numer 1. A na korcie numer 2 Bohat Twalina 18-13.
do 14, przepraszam, prowadzą z parą Moryń Szkudlarczyk, gra podwójna panów. Bardzo ładny i taki no, na najwyższym poziomie pojedynek. No, tutaj fantastyczne teraz wejście Pawła na siatkę z backhandu. Poszedł za ciosem. No i nawet pogonił trochę swojego trenera. Ten mój jutro na treningu da. Oj, tak. Nie? No i jutro chyba jakiś dzień regeneracji. Tak, jak można. Tak. Na pewno tam. Należeć im się będzie, na pewno. No, na boisku obok mamy lotkę setową, parę bochać falina. Szybko. 20-15, tak. Ale u nas też zaraz już będzie, bo u nas jest już 19 do 18. No i szykuje nam się troszeczkę, jak można śmiało powiedzieć, niespodziewany wynik tutaj, przynajmniej tej pierwszej partii. Ale bronią fantastyczna obrona. Tak, to zbicie z siatki Michała. Jest cały czas nisko na nogach, szybka praca. Szybkość na tym gordzie no, jest fantastyczna. Po prostu, aż przyjemnie się to ogląda. Teraz tak, out. Tak, teraz Michał podpowiedział Kamili, żeby nie odbierała. Ale jakby oni sobie mogą, jakby ktoś z publiczności tutaj krzyknął, to już by było chamstwo. Nie fair zachowanie w stosunku do osób, które są na korcie. No ale dzieje się tak, a nie inaczej. Mamy 19 do 19 w tym momencie. Wchodzimy już na końcówkę tej partii. No zobaczymy, co tutaj kto ma do zaprezentowania. No i co? No i weszło w boisko, no panie Pawle, no nie dziwimy się, bo tutaj aż ja siedząc kawałek stąd, no to widziałem, że weszło, więc nie wywieramy presji na sędziego, bo siedziałem na tym stołku i powiem, że jak zawodnik się krzywo popatrzy, a szczególnie jakaś niemiecka zawodniczka, no to było strach potem pokazywać. No ale dobrze, to mamy 20 do 19 i no i trochę role nam się w tym momencie odwróciły. Coś cały set prowadził. Setowa dla doświadczenia. Tak. Śmigłowski, Świercic. A tutaj. No ja. Tak, no, dwa ostatnie proste błędy spowodowały, że ten set wędruje do pary Łogosz, dla pary Łogosz Augustyn. No i to oni są bliżej złotego medalu na 54. Mistrzostwach Polski elity. No ale tanio skóry nie sprzedali. Mówię o Śmiłowskiej, Świerczyńska i no właściwie końcówkę przegrali tu, bo... tak pod koniec, właściwie w ostatniej fazie tego seta to prowadzili cały czas, tylko jakoś nie wytrzymali chyba ciśnienia. Gdzieś ostatnio słyszałem to powiedzenie, tanio skóry nie sprzedam. Tanio skóry nie sprzedam. A gdzie to było? Chyba pan Pudzianowski nawet coś tam. A to ja tak nie oglądam. Że tanio skóry nie sprzeda. Tak i w której minucie? W pierwszej. To ja wiem, to kiedyś nasz słynny bokser. Gołota, tak właśnie. No, ale... popsuł humor nie jednemu, co po herbatę poszedł jeszcze tylko zrobić. O tak. Oni mają ci bokserzy. No, nie można się im dziwić, bo... taka dyscyplina trochę. No mają duże jakby natężenie ciosów w głowę. To już czasem się nie pamięta, co się nawet mówi. No to trener Lenkiewicz.
odpowiada Paweł Śmiłowski, zawodnik z Białegostoku. Magda Świerczyńska z Przeźmierowa. Tak, Orkan Przeźmierowa. Blisko Poznania teraz mieszkam. Długo. Ale trochę trenowali w OSSM w tym w Białymstoku, a od ostatniego sezonu, od początku są już w ośrodku kadry w Warszawie. Pod wodzą właśnie trenera Łogosza. To równie dobrze by mogli sobie na treningu zagrać. A tak metodą takich dokańczania turniejów, a to sobie finał zagracie już. Tak, to we wtorek. Tutaj. Tak, to nie, z takimi zachowaniami należy walczyć. Tak, teraz ładnie. Tak, to było już za wolne dla Pawła i zbyt wysokie zagranie, żeby tego nie wykorzystał. O, właśnie tu taki trochę spóźniony był tu Michał, żeby coś z tym zrobić. No, super teraz zagrał. Nie wiem czemu atakował na Łogosza. No właśnie. Ale teraz Kamila po prostu poczekała i lotka przyszła tam. To było widać, że będzie chciał grać po przekątnej z tego backhandu, więc Kamila tylko stała przy siatce, no i zrobiła to, co trzeba. To, co powinna zrobić. Raczej tutaj po prostej jakby miał się pokusić o zagranie, ale jakby to, jak się siedzi, to łatwo się mówi. Chyba, że jeszcze jesteś w stanie zobaczyć. No, jak na się siedząco przymiesz, to ja bym cały mecz no, wygrał. To i Lindana parę razy ograliśmy. Ojej, to... No. I liczą, Kłej też by miał z nami problem. No właśnie tak ostatnio doszedłem do czegoś takiego, że tak patrz, liczą, Kłej wygrał największą ilość turniejów, tak? Tak. Różnych. Ale nigdy nie wygrał dużej imprezy, tak? Zawsze był drugim. No, jest jakby no i teraz zmora. Pytanie, czy chciałbyś być jak liczą Kłej? No Olimpiady, Mistrzostwa Świata, no, tak, zawsze tak, drugi. Ale zawsze drugi. I Kabaret kiedyś miał nawet taki sketch o tym. Że zawsze drugi. No tak, drugi. Chyba moralnego niepokoju właśnie byli od kimś to, że nawet jak wziął udział w zawodach na numery dwa, to też był drugi. Też. No i... No ale lotka przeszła, punkt tak, jest. Tak. Wszyscy się zaśmieli, bo nieczyste to było uderzenie i... Widać, że tutaj szczęście też czasem dopisywać musi w sporcie ogólnie. No i tutaj jakby zabrakło dwóch kroków szybkości troszeczkę Błogoszowi, no ale i tak to tutaj jakby 5-2, tam taki wynik podobny był w pierwszej partii, no i zakończyło się to wszystko. I tak, zwycięstwem pary Łogosz Augustyn na korcie numer 2, Wojciech Szkudlarczyk i Adam Cwalina dalej rozgrywają finał mężczyzn. No i tutaj cały czas prowadzenie Cwalina Bohat w tym momencie, jak dobrze wiem, chyba 9-5, a raczej na pewno 9-5. No, na naszym korcie 6-3, 3 punkty przewagi. Ciekawy jestem, jak to się tutaj wszystko potoczy i co się może tutaj jeszcze stać. Tak, na korcie obok jest bardzo podobna sytuacja jak w secie pierwszym, bo 10-5 prowadzi, 11-5 prowadzi duet Bohat z Falina. 11. Tam było chyba 11-6, to już bardzo zbliżony wynik i raczej Spalina Bohat, czyli jedynka turniejowa, to śmiało zmierzają do tytułu mistrza Polski. Ja myślę, że na naszym karcie to że może tutaj wygrać też w tym momencie siła troszeczkę. Albo właściwie jej brak. Albo jej brak, tak. Kondycyjnie
Myślę, że tutaj na pewno zawodnicy młodsi Śmiłowski, Świercińska są górą. To Kamila myślała, że jest aut. Według mnie to było boisko z tego, co to nawet widziałem między banerami bezpośrednio patrząc na kort. No się zdenerwowała tym, że jednak to powędrował dla młodszej pary. No i Łogosz też się myli, wyrzucił lalkę na aut. Już tak nie wypominaj wieku tamtym. No nie, no nie wypominam. No ale tak mówię, że takie w sumie pokoleniowe trochę takie no, różnica na pewno, jest. Różnica na pewno, jest. Na pewno jest to, no, oby to była wymiana pokoleniowa. I czas najwyższy chyba, żeby to się stało. No na razie jest 9 do 5, ale jak wiemy, że tak naprawdę tutaj wszystko się rozstrzygnie w no końcówce. Już, tak, ale to już mówiłem wczoraj właśnie, że... No bo wiadomo, że Łogosz, Augusty, no to grywają tak na takich imprezach jak właśnie indywidualne Mistrzostwa Polski, ale Paweł Śmiłowski, Magda Świerczyńska i Paweł Pietryja i Aneta Wojtkowska i no, nowa para, załóżmy, jeżeli będą grali, czyli Przemek Szydłowski z Karoliną Schubert. No, ciekawe. No to już trzy pary są. Ale czy by tutaj, czy by Schubert i Szydłowski tak... No jednak stawili opór tu parze Śmiłowski. Myślisz, że nie? Dlaczego nie? Jakby doceniam jednego i drugiego talent i naprawdę im dobrze idzie, tylko czy to już jest czas dla Karoliny, żeby one no, tak no, kilka poziomów wyżej by musiała... No to prawda, ona jest 2001 rocznik. Tak, 2001. To już jest juniorka. Ile to jest? 17... O Jezu. 17. No, więc właśnie o to chodzi. Jak sobie tak przypomnisz, jak pierwsze te takie mistrzostwa te juniorskie komentowaliśmy, gdzie tam Ben Lane i Jessica Pugh grali Anglicy. Tak, pamiętam. No, oni grywają jednak po super seriach. Mm-hmm. No oni już, ojejku, tak, to jest czyli... przyjemność się w ogóle patrzeć na... No więc na o to chodzi, a to jest rocznik, to były te same mistrzostwa, gdzie Paweł Śmiłowski z Magdą Świerczyńską grali. To były te same zawody. Nie? 3 lata temu w Lublinie na mistrzostwach juniorskich. I tu akurat jeszcze jak Karolina ma się z kim przecierać, czyli z tym doświadczonym bardziej Szydłowskim, no bo on już jest rzeczywiście takim bardziej doświadczonym. No wyjeżdżony troszeczkę tak. No może, no tym bardziej, że wśród kobiet posłucha. Posłucha, jest. Jakby Mistrzostwa Polski Młodzieżowców. Jak no więc o to chodzi. To jakby no nie było komu grać. Mogłeś wystartować, wiesz o tym. Wiem, że Wiktor grał akurat. Ja się za późno dowiedziałem, że zgłoszenia są. No. Co prawda tam nie ugrali nic, ale jeden mecz wygrali. Przyjemność jest sobie przypomnieć, jak to się kiedyś jeździło po tych turniejach tylko, jak w szkole się z mistrzostwa sportowego siedziało. To bardzo dobrze. Wspominam te czasy, jak tylko w głowie były turnieje i treningi. Szkoły nie. Szkoła nie. Szkoła nie, ale turnieje i treningi to najważniejsze. No przynajmniej tyle dobrego, nie? No a u nas co się dzieje? No 12 do 9. Te 3 punkty, 4, 13, 14. Ojejku, te punkty. No trzeci set może być. 13 jest. Trzeci set, ja myślę, że chyba będzie, że jednak tutaj chęć też zwycięstwa Świerczyńskiej i Śmiłowskiego jest duża. Tak jak widzieliśmy już po tej akcji. Jest nie też różnicy tutaj klasowej, ani że ktoś się kogoś na przykład boi. Tak, no właśnie to jest to, co mówiłem, że Paweł z Magdą już są na tyle doświadczoną parą turniejowo, że się mawia kolokwialnie, nie pękają. Tak? Jak niektórzy widząc nazwisko, to już o... No to trzeba wyjść i jak równy z równym grać.
albo nawet lepiej. Na korcie 2, tak, mecz zmierza ku końcowi, bo 19-12 prowadzi para Bochat z Falina. No, będzie trzeci set, proszę pana. Będzie. 15-11, są 4 punkty przewagi. No to w trzecim secie to ja nie wiem, czy im wystarczy sił. Mówię o Łogosz Kamila, a później jeszcze Kamila w singla ma do pobiegania. Oj, i to ma nie lada tak, wyzwanie. Asia Stanisz nie odpuszcza. No, ja myślę, że ona jeszcze bardziej będzie chciała, zważając na to, że no, chciałaby się zrewanżować troszeczkę. Tak, za finał sprzed 3 lat. Wtedy Asia była takim trochę, też takim zaskakującym finalistką, bo pokonała Weronikę Grudzinę w półfinale wtedy. Ale już na finał z Kamilą jej może i sił, może i trochę psychiki nie wystarczyło. No, trochę wyszła taka zestresowana ten pojedynek, pamiętam. By taką przegraną trochę Weronika była Grudzina. Ale rok później odkuła się, bo była mistrzynią Polski chyba z Białegostoku właśnie w następnych mistrzostwach. Z poprzednich mistrzostw to już wiadomo, jest jakby królowa zdetronizowana, bo to była Wiktoria Domczyńska. No a w tym roku no zobaczymy, albo Asia Stanisz, albo kolejny raz Kamila August. A przed tym jeszcze singlem będziemy mieli pojedynek singla panów Michał Rogalski i Adrian Dziółko, czyli numer 1 i numer 2. Spotkali się w finale. Jest tutaj Rogal to był jako kwalifikant, nie? Chyba. Nie, czy z dziką kartą on w ogóle wchodził chyba na ten tutaj. Dziwnie jest wpisane tutaj na naszej rozpisce, którą otrzymaliśmy. Także, tak, bo Rogalski był z jedynką rzeczywiście, bo on chyba z punktów tych takich europejskich. No to... A Dziunku też dwójkę chyba. Jest tutaj rzeczywiście. Tylko nie wiem, czy to system, czy tak jest naprawdę, czy taka jest nie, prawda. Po prostu był z jedynką, tak. Nie, no już zaczynamy, tak, jeden, dwa. No to taki niedosyt, bo tam rozmawialiśmy właśnie w przerwie z Mateuszem Świerczyńskim, że jak to się mówi, nie przycisnął Michała tak jak w secie pierwszym. Tak. Zabrakło gdzieś. No i zabrakło mu później gdzieś, żeby... No a na korcie numer 2 zakończył się pojedynek Miłosz Bochat i Adam Cwalina, Wojtek Szkudlarczyk i Łukasz Moreń. Mistrzami Polski zostali Cwalina, Bochat. Gratulujemy. No, w sumie zgodnie z przewidywaniami, tak. Z rozstawieniem, no to była jedynka z trójką grami, także... Tak jest, mamy w tym momencie na naszym korcie 19-14. My nie wiemy, kto u nas na korcie zostanie jeszcze obdarzony tym złotym medalem. No tutaj za bardzo chciał już... Ale wiemy, kto na pewno nie będzie niżej niż w drugim miejscu. No to już wiemy, tak. To możemy zdradzić tą tajemnicę, no bo nie ciężko się domyślić, tak? Ale ładnie teraz. O, jeszcze przed niego zagrała Kamila. Kamila i ja bym się przestraszył. Tak, tutaj, o, jak widzimy. Paweł, oj, a otarła się jeszcze. Tak, tak. Paweł nastawił rakietę. Mhm. Tak. No, ale ładnie próbował tutaj. Ja bym troszeczkę tak już na pograniczu błędu, bo wiemy, że tak troszeczkę nie można grać. Ta rakieta ewentualnie może przysłaniać twarz, tak? Żeby nie dostać twarz. Nie, ale to jest tak, że jeżeli nie czekasz z tą rakietą, tylko wystawiasz ją w momencie uderzenia, to dowolnie możesz, tak? To,
to chodzi o akcję i interakcję, a nie czekanie z rakietą. Mm-hmm. Jakoś tak to przepisy regulują, ale to jest rzeczywiście taki trochę sporny punkt jak z tym serwowaniem. I z tą linią serwu, i z tą, no... Oczywiście tam sędziowie mają już dosyć wyrobione i sprawne oko, raczej nie chybiają, ale tak jest, a jeszcze dojdzie ten 1,15 m, no to tak jak już mówiliśmy, jeden przepis zostanie wyłączony, czyli ten o skierowaniu rakiety do dołu, ale te 1,15 m myślę będą jakimś tam problemem. Szczególnie w grach, gdzie nie ma sędziego serwisowego. No ale jeszcze Łogosz Augustyn nie powiedzieli ostatniego słowa w tym secie, bo a jak tu widzimy, kolejny punkt. Jeszcze... 20 do 18, no jeszcze 21 takich na tablicy nie ma. No wychodziło, tak? Pewnie, to nie możemy powiedzieć, że ktoś tutaj wygrał. No bo jeszcze, że tak powiem, czekamy, czy dojdzie do tej trzeciej partii. Taki klasyczny serw Michała Łogosza. Tak, on potrafi naprawdę oszukać w tym serwie. I, no, zrobił to i fantastycznie w tym momencie. Magda poszła do przodu, a choć zawsze mi się przypomina z tego 2010 roku z Mistrzostw Europy, jak tam właśnie angielską parę w ten sposób też powiesił tam w ostatniej chyba lotce. Tylko do środka serwował, ale też długim serwem, także. No jest pod 20, no chyba nie chcą. No to teraz na pewno się w młodzieży wkradną nerwy, tak myślę przynajmniej, no. Bo już mieli trzy setowe mieli, 27-17 było, czyli mieli trzy setowe i no zobaczymy, czy teraz trzy pod rząd. Wyjdzie. Bardzo ładna teraz wymiana. No jest boisko. Wyczekał ten odpowiedni moment. Tak, bardzo to szybkie. Michał odpuścił, bo on był tam i, tak, i stwierdził, tak, że jednak tak. Będzie out. A lotka wpadła. No i punkt wędruje dla Śmiłowski-Świerczyńska, dla tej oto pary, 21 do 20. Czwarta możliwość wyjścia na remis w tym pojedynku dla pary Śmiłowski-Świerczyńska. Dokładne zagranie i out. I out po 21, tutaj nieznacznie, bo to będzie około 2 cm ten korek wypadł poza końcową linię. Pan to ma oko z miarą. No tak, jakoś się mi tutaj udało dopatrzeć. No i mamy po 21. Czyli tak naprawdę znowu zaczynamy. Ten stres od początku. Za darmo. Jest, za darmo, tak jest. Tak, tak. Tu teraz Kamila zaskoczyła Pawła. No Paweł no, smeczował, ale nie na tyle był ustawiony po smeczu, żeby jeszcze mógł obronić return Kamili. Odbiór naprawdę fantastyczny. Tak, to takie doświadczenie się tu. I zobaczymy, czy uda się. O, jak w ten sposób się wyrzuca, to, tak, musi się tak skończyć. Ale próbowała jeszcze Kamila naprawiać tutaj błędy. I też się odbija czasem. No a niewiele zabrakło. Tak, no dobra, no półsiatki. Półsiatki. No, znowu jest punkt. I też taki za darmo. Tak. No, odbiór pod końcową linię. Kolejna lotka meczowa dla pary Łogoszowej. No ciekawe, się, jak to się teraz tutaj wyjaśni. Długi serw? Do środka. Myślę, że nie, tutaj standardowo chyba
jeszcze na Magdę to by można było się spodziewać, ale tutaj bardziej krótkim serwisem. No właśnie. Ale do środka. Ale do środka. Koniec. Koniec i Michał Łokosz, Kamila Augustyn. Widzimy. Zadowoleni. No, tam cię mniej, no ale nie ma co się dziwić. Mistrzami Polski Anno Domini 2018. No właśnie. No ale wicemistrzostwo wędruje dla Śmigłowski, tak. Świerczyńska. No zapraszamy na krótką przerwę. Wrócimy w meczu Michał Rogalski, Adrian Dziuk. Thank you.